Jastrzębiec zdrój chce zostać europejską stolicą kultury w 2029 roku i prosi mieszkańców o opinię na temat życia kulturalnego w mieście. Uzyskane odpowiedzi posłużą do opracowania działań i programu związanego z konkursem. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury gwarantuje konkretne realne zmiany. Jastrzębie-Zdrój potrzebuje tej zmiany. Jesteśmy w ciągłej transformacji. To jest czas na to, aby od takiej stolicy przemysłu wydobywczego przejść do stolicy kultury, stolicy wolnego czasu, stolicy weekendowej, takiej, w której można się zanurzyć, przyjechać, odpocząć, a jednocześnie delektować się kulturą, którą oferujemy. Mimo, że od lat miasto postrzegane jest przez pryzmat wydobycia węgla, to jak zapewniają władze Jastrzębia, kultura nie została tu zepchnięta do podziemia. Organizujemy na terenie miasta jeszcze Zdrój mi wydarzenia wyjątkowe, tak jak na przykład piknik w kurorcie. Jest to wydarzenie, które jest inne niż wszystkie wydarzenia organizowane tutaj na Śląsku, w regionie. Wydaje mi się, że nawet w Polsce przenosimy się w lata 20 i 30 ubiegłego wieku i spotykamy się w parku zdrojowym raz w roku. Oczywiście stroje z epoki. Wydarzeń jest dużo więcej, ale w Jastrzębiu zdają sobie sprawę, że to nie wystarczy do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Potrzebne są nowe inicjatywy, które zostaną uwzględnione we wniosku konkursowym. Jeżeli chodzi o samą procedurę, to My wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego musimy złożyć do 15 września, ale uprzednio składamy tak zwany list intencyjny, że tak Jastrzębie Zdrój potwierdza swoją wolę zostania Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku. I wówczas w drugiej połowie tego roku odbędzie się w Ministerstwie Kultury. Coś na kształt komisji konkursowej. Jastrzębie-Zdrój nie jest jedynym miastem w regionie, które ubiega się o ten tytuł Europejską Stolicą Kultury. Chciałyby zostać także Katowice wspólnie z metropolią oraz Pszczyna.